Dydek, jak ty się okropnie odżywiasz? Nic dziwnego, że masz takie problemy gastryczne później. Co ty chcesz? Zjadasz za dużo złych bakterii. Żeby się trochę podregulować, powinieneś zjadać dobre bakterie. Ja tam nie klasyfikuję bakterii na dobre i złe. W przeciwieństwie do ciebie, nie dyskryminuję tych gorszych. Ty zobacz, po wypraniu twoja koszula jest śnieżno-biała. Wcale nie kłamali w tej reklamie. Te, ale wolałem jak była w kratę. Wiesz co? Kiedy pierwszy raz cię poznałem, to myślałem, że jesteś dziwna i mega irytująca. No i? No i w sumie się nie pomyliłem. Po co prostujesz włosy? Żeby wydawały się dłuższe niż są naprawdę. Aha. No dobrze, to jak doszło do poparzenia pana członka? Szampon do włosów suchych. To nie, do przetłuszczonych. Przeciwłupieżowy, nie? Nawilżający. O, jest! Zagęszczający z kwasem hialuronowym. O, płyn 8 w jednym. Do ciała, włosów, brody, genitaliów, zębów, mycia samochodu, udrażniania rur i mycia sedesu. Super. Hej, Sabrinka! A po sraniu to którą ręką się wycierasz? Prawą czy lewą? Co? No, którą ręką się wycierasz? A po co ci taka wiedza? No, jestem ciekaw. Prawą. Mhm. A ja papierem toaletowym. Jesteś obrzydliwy. Jesteś jeszcze w sklepie? No, jestem. A możesz dokupić jeszcze ser, bo nam się skończył? Nie się skończył, tylko zżarłaś cały ser. Bierz odpowiedzialność za swoje czyny. Jesteś już gotowa? Jeszcze nie. Ile można się guzdrać? Już 40 minut się tu stroisz. No bo nie wiem, co na siebie założyć. Tyle ubrań, a ty nie wiesz, w co się ubrać na imprezę. No bo ja to bym chciała tak, wiesz, wejść i zrobić show. Zadziwić wszystkich. Zadziwić wszystkich? Łyżwy ubierz, to na pewno zadziwisz. Wy to tak narzekacie na ten poród, że tak boli i w ogóle. A ja ci powiem, że poród nie jest tak bolesny jak kopniak w jaja. Oczywiście. Tylko facet mógłby taką durną tezę wypowiedzieć. Rodziłeś kiedyś dziecko, idioto? Nawet nie wiesz, jaki to jest ból. Nie, nie rodziłem dziecka. Ale z obserwacji takie wnioski wyciągnąłem. Jakiej obserwacji? No, po latach często kobieta mówi: hej, zróbmy sobie jeszcze jedno dziecko. Nie znam sytuacji, żeby facet kiedykolwiek powiedział: ty, weź mi jeszcze raz zajeb kopa w jajca. Nie rozmawiam z tobą. No w porządku. Nie zapytasz dlaczego? Nie. Ufam ci i szanuję twoją decyzję. Wiesz, kochana, że jesteś dla mnie jak narkotyk? O, to słodkie. To znaczy, że nie możesz bez mnie żyć? Nie. To znaczy, że cholernie dużo mnie kosztujesz i niszczysz mi życie. Edek! Mógłbyś jutro wcześniej z pracy przyjechać? Moja mamusia przyjeżdża do nas w odwiedziny. Jutro? Kurde, Sabrinka, jak raz jutro nie mogę. Szef mówi, że jest dużo roboty i trzeba nadgodziny zostać. Co ty, idiotkę, ze mnie robisz? Przecież prowadzisz własną działalność i sam jesteś sobie szefem. No, i nie będę sobie pobłażał. Jak chcesz poprawić skuteczność pracy swojej firmy, to musisz zacząć od siebie. No? Edek! Niedługo będę w domu. Ugotuj proszę pierogi na obiad. No spoko. Tylko Edek, wrzucaj je pojedynczo. Okej.
jestem. Cześć. Co ty robisz? No, gotuję pieroga. To już czwarty od naszej rozmowy telefonicznej. Ale czemu gotujesz jednego pieroga w wielkim garnku? No przecież sama kazałaś mi gotować pojedynczo. Mówiłam, żebyś wrzucał pojedynczo do garnka, żeby się nie posklejały. Ty dzbanie. Mogę skorzystać z twojego telefonu? A po co? Chcę coś sprawdzić w necie, a nie chce mi się wstawać po mój. To ci przyniosę. A co ty? Ukrywasz coś? Nie no, skąd? Jeju, 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 co znalazła? Wiadomości z koleżankami? Pornografię? Dziwne aukcje na Allegro? Co się stało? No podaj mi hasło! Cześć, kochana. Chciałem zapytać, czy jesteś jeszcze na mnie zła? Nie, już mi przeszło. A to dobrze, bo już prawie kwiaty kupiłem. Kochanie, co dziś włączyć? Waham się między filmem erotycznym a piłką nożną. No to włącz ten erotyczny. W piłkę już grać umiesz. Ja to ci powiem, że od dawna szukałam takiego faceta jak ty. Wiem. Ukrywałem się jak mogłem. Kochanie, jesteś jak pogoda. Taka gorąca? Nie. Za cholerę nie wiem, czego się mogę po tobie spodziewać. Jeszcze raz powiesz, że jestem gruba, to wyrzucam cię z domu. Kochanie, ale co będzie z naszym dzieckiem? Jakim dzieckiem? To ty nie jesteś w ciąży? Miśku, a ja nie mam bielizny. W łazience pralka stoi, to idź sobie wypierz. Chciałam sprzedać swoje auto, ale chyba ma za duży przebieg. Za duży przebieg to nie problem. Mam takiego znajomego, co za drobną opłatą ci nieco zmniejszy przebieg. Skontaktuję cię z nim. I co? Byłaś u mojego znajomego? Tak, fajnie zadziałał. Miałam 400 tysięcy, a zmniejszył mi do 50. No, to teraz możesz elegancko sprzedać furkę za lepszą cenę. No co ty, zwariowałeś? Nie będę sprzedawała samochodu z tak małym przebiegiem.